Telekomunikacja Polska. Dokąd idziecie? Przecież za nami Niemcy! Sowieci! Sowieci wkroczyli! Dokąd idziecie? Zawracajcie! Ruscy wkroczyli! Właśnie szukam męża. Gdzie oni są? To pani nie wie? Sowieci zaatakowali dzisiaj o świcie. Mój mąż nakazał mi natychmiast wracać do Krakowa. Zabiorę panią. Pani Aniu, mój mąż naprawdę wie, co mówi. Pani generałowo... Oni tam muszą wiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jakże pani może narażać siebie i dziecko? Proszę być rozsądną. Pani generałowo... Proszę. Ruszaj.
Nika, gdzie ty jesteś, Jezus Maria? Nika! Nika! Chodź, czego się boisz? Nikuś, ile razy ci mówiłam, żebyś się mnie trzymała? Ale on jest sam, boi się. Weźmy go. Kochanie, nie możemy, bardzo się spieszymy. On tu na pewno czeka na pana. Chodź. Przepraszam. Może pan wie, gdzie tutaj jest ósmy krakowski pułk ułanów? Kobieto, nie ma już żadnych ułanów. A oficerowie, może gdzieś jest sztab? Tam w kościele jest szpital. Może oni coś wiedzą. Niech pani tam zapyta. Czy tam jest tata? Nie wiem, zobaczymy. Nomine Patris, et Filis, et Spiritus Sancti. Mamo, płaszcz! Jaki płaszcz? To płaszcz taty. Niebieska wstążka, poznaję. Iode absolvo, peccatis tuis. Trzymaj to. Nomine Patris, et Filis, et Spiritus Sancti. Co się dzieje? Nadają orędzie prezydenta. Orędzie prezydenta nadają, chodźcie, chodźcie! Wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemię, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Warszawy jak stolicy Polski nie. Kto to? Mołotow, sowiecki minister spraw zagranicznych. Sowieci są już wszędzie. A proboszcz nie wie, gdzie są oficerowie? Oficerowie, jeńcy są jeszcze na stacji. Ja oczywiście o ile są, bo słyszałem, że dziś rano mieli ich wywieźć do Sowietów. Dziękuję, Nikuś, spieszymy się. Może ją pani zostawić u mnie? Mamo, nie, chcę iść z tobą. Kochanie, musisz tutaj na mnie zaczekać, a ja zaraz wrócę z tatusiem. Dam jeszcze drugi rower. Mamo! Niech pani weźmie jeszcze to dla męża. A, dziękuję bardzo. Grzesiu! Dziękuję, Nikuś, zaraz wracam. Odprowadź panią na stację. Weź rower i zostaw go tam, dobrze? No. 17 września 1939 roku. Wiadomość o wkroczeniu bolszewików potwierdza się. Jesteśmy otoczeni przez czołgi rosyjskie. Oddajemy broń. Oni nas uważają za jeńców wojennych, choć przecież z nimi wojny nie było. Oddzielili oficerów od reszty żołnierzy, których rozpuścili do domów, a nas, oficerów, zatrzymali. Będę co pewien czas pisał, abyście na wypadek, gdybym umarł i nie wrócił, choć trochę wiedzieli, co się ze mną działo. Może ten notes przyślą do was. Dzielą się nami. Poczekaj, poczekaj chwilę. Co robisz? No, postanowiłem zapisać wszystko to, co tutaj zobaczyłem. Dzień po dniu. Niemcy biorą naszych żołnierzy, a Sowieci oficerów.
A cóż to za różnica, Jerzy? Niewola to niewola. Żaden honor dla oficera. Czarno to widzę. To znaczy? Sowieci nie podpisali konwencji genewskiej. A ty myślisz, jak długo potrwa ta przyjaźń między nimi? Hitler ogłosił tysiącletnią Rzeszę. Komunizm jest podobno po wsze czasy, czyli... Приветствую представителей доблестной германской армии. Старший лейтенант НКВД Козлов. Оберлейтенант Райхенберга. В наилучшем выпадку тысяч лет. Почувствие хумору, видишь, еще не опушча. Рассудок меня не опушча. Да, и лейтен сон, камераден. Да, год, год. Примерзе немецко-советские не потрва навет рук. А то означа, что бену нас потребовали, и то бардзо. Ктужи? Остались одни. Один эшелон направляем в Смоленск, второй в Белгород и третий в Харьков. Это где-то минут... Анна? Где Анна? Твоя жена? Аню, что ты тут робишь? Дlaczego не jesteś в Кракове? Где есть Лика? Андрей... Андрей... Myślałam, że już nigdy... Gdzie jest Nika? Na plebanii, zaraz ją zobaczysz. Na jakiej plebanii? Ale na jakiej plebanii? Tutaj obok. Mam dla ciebie drugi rower. Musisz się przebrać z tego munduru. Aniu, nie pilnują za bardzo. Aniu, przeszłam bez trudu. O czym ty mówisz? Chcę, żebyś był z nami. Chcę, żebyś się zajął mną i naszą córką. Aniu, posłuchaj mnie. Jesteś moją żoną. Jesteś żoną polskiego oficera. Ta rozmowa nie ma dalej sensu. Wybacz. Ale co ty chcesz powiedzieć, że ja przeszłam za tobą pół Polski i że to nie ma sensu? Anna, mnie obowiązuje przysięga wojskowa. Ty mi przysięgałeś. Przed Bogiem. Dopóki śmierć nas nie rozłączy, zapomniałeś? Im też przysięgałem. Ty nas po prostu nie kochasz. Aniu, na Boga uspokój się. Proszę cię. Proszę cię, Andrzej. Nie rozgawarywać plenem. Andrzej. Wszystko będzie dobrze. Tato! Tato! Nie kusz. Nie odchodź. Zabierz ją. Zabierz ją ode mnie. Chodź, kochanie. Uważajcie na siebie. Nika!
Może granatowa byłaby lepsza? Nie, dziękuję. Dziękuję, moja droga. Myślałam, że pracujesz. Trafiłem na tę starą gazetę za zdjęciem Andrzeja, kiedy został najmłodszym rotmistrzem w wojsku. Nasz syn żyje. Jest w niewoli, ale żyje. Dziękuję. Będziesz dziś przemawiał? Dziś nie. Mamy tylko wysłuchać wykładu tego oficera SS. Miller? Miller, mówiłem ci. Trzeba kupić nową marynarkę. Miller. Doktor Miller. On ma jakiś tytuł naukowy? Ten Miller? Tak, posługuje się tytułem policyjnego radcy rządowego. Doktor Miller. Jan. Nie chcesz tam pójść? Nie, nie, to nie wchodzi w rachubę. Nie, musimy być wszyscy. Nie możemy zostawić rektora samego. Niemcy muszą uwierzyć, że jesteśmy jednomyślni, jeśli chodzi o niezawisłość uniwersytetu. Meine Herren, Ihr Beschluss, die Universität wieder zu öffnen, Übungen, Seminare, Vorlesungen und Prüfungen abzuhalten, ohne uns zu fragen. Ja, die gesamte wissenschaftliche Arbeit beginnen zu wollen, ohne uns zu fragen, zeigt, dass Sie überhaupt nicht sich im Klaren sind über die Situation, in der Sie sich befinden. Für Deutschland ist ein derartiges Verhalten ein feindlicher und böswilliger Akt. Im Übrigen ist die Krakauer Universität schon immer ein Hort des wissenschaftlichen Kampfes gegen das Deutschtum und ein Zentrum antideutscher Propaganda gewesen. Die Universität ist geschlossen und Sie sind alle verhaftet und werden in ein Arbeitslager gebracht, wo Sie genug Zeit haben werden, sich über Ihr Verhalten Gedanken zu machen. Jedwede Diskussion ist zwecklos. Herr Dr. Miller, im Namen des Senats, ich muss stark protestieren. Und auch die Äußerungen von irgendwelchen Meinungen hierzu ist untersagt. Wer sich meinen Befehlen widersetzt, wird erschossen. Herr Rektor, wenn ich bitten darf... Wszyscy pouciekali. Posterunki policji, komendantura, wszyscy.
Jak pan to nazwie? Bo ja znam tylko jedno słowo. Zdrada. Ach, jak to łatwo oceniać innych, gdy się samemu nie walczyło. A jak miałem walczyć, kiedy mi broni do ręki nie daliście? Obóz nie zwalnia pana z zachowania form i regulaminów, więc proszę ważyć słowa. Ogromna jest ich waga, dlatego są odpowiednie. Zdrada! To pachnie sowiecką propagandą, panie poruczniku. A prawda jest zupełnie inna. Prawdy to niech pan szuka w Rumunii, tam gdzie uciekł nasz wspaniały wódz marszałek ryć śmigły. A kto według pana kapitanie jest winien, że nie byliśmy przygotowani do wojny? Sprawców klęski wrześniowej osądzi historia. Pan ma wyuczone gotowe formułki, a ja nie przestałem myśleć tylko dlatego, że mam mniej gwiazdek od pana. Jestem inżynierem, konstruuję samoloty. Pan w ogóle nie powinien być w wojsku. Pan nie wie, co to za zaszczyt nosić mundur. Polski mundur. Mam gdzieś takie zaszczyty, wolałbym po prostu walczyć. Panowie! Nie skaczcie sobie do oczu. To gdzie? Tutaj, wobec Sowietów. Wojna trwa. Nadal bierzemy w niej udział. Nas już nie ma. Panie poruczniku, proszę w tym poszukać spokoju. Armia Czerwona Związku Radzieckiego. To wasz jedyny przyjaciel. Co pozostało wam? Wasz opór jest bezskuteczny. Armia Czerwona Związku Radzieckiego. To wasz jedyny przyjaciel. Pamiętajcie, że tylko Armia Czerwona wyzwoli naród polski z nieszczęsnej wojny i uzyskacie możliwość rozpocząć pokojowe życie. Co pozostało wam? Как не могу найти? Успокойся, ребенка, мешает работать. Имя? Анна. Жена ротмистра польской армии. Родилась в 910-м в Кракове. Дочь Вероника. Все сходится, да. Все правильно. И чего вы хотите, гражданка? Я уже два раза подала заявление на въездный документ до генерального губернаторства. Да. До семьи. Угу. Все не сжонайтесь. Да. Так записано у нас в бумагах, и дважды вам отказано. Что еще? Опять подала заявление. Отказ. Следующий. Перед войной я жила в Кракове. Теперь генеральное губернаторство, там моя фамилия. Здесь бюргерин дес генерал-губернемон, здесь дар Цюрик. Nein. Lassen Sie mich bitte nach Krakau zurück. Nach Krakau kennen Sie natürlich. Ich befürchte aber, Sie kennen ihn von hier aus. Мне здесь черным по белому написано. Ваш муж находится у нас в плену. Вы не хотите дождаться мужа? Нехорошо. Ой, как нехорошо. Он освободится, его никто не встретит. Ewa? Ewa? Czeka na dworze, na pierwszą gwiazdę. Chciała wypatrywać przez okno, ale nie pozwoliłam, no bo zaciemnienie. Stasiu, a gdzie talerz dla niespodziewanego gościa? No przecież położyłam tutaj przed chwilą. Ten jest dla pana.
Panie generale, melduję, że wzeszła pierwsza gwiazda. Dziękuję, panie porucznik. Panowie, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że za rok będziemy wspominali nasze dzisiejsze położenie z uśmiechem. Nikt z nas przecież tak nie myślał, że służba przygotowuje nas tylko do błyskawicznych zwycięstw. Losem żołnierza była także i przegrana, i niewola, ale także powrót do domu i ponowna walka. Broń nie składa się przed wrogiem, broń składa się przed samym sobą. Więc tylko od was zależy, czy będziecie żołnierzami, czy pokonani. Chcę jeszcze kilka słów powiedzieć do tych, którzy nie są zawodowymi żołnierzami, a którzy dzielą nasz los, których jest tu większość. Widzę przecież tutaj naukowców, nauczycieli, inżynierów, prawników. Widzę też malarza. Musicie wytrwać, bo bez was nie będzie wolnej Polski. Naszym celem, nas, prostych żołnierzy, jest przywrócić Polskę na mapę Europy. Ale wy będziecie musieli tę Polskę w Europie urzeczywistnić. Życzę wam i sobie, żebyśmy wszyscy wrócili do domu cali i zdrowi. I żebyśmy jak najprędzej spotkali naszych bliskich. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień drzewnie wraz ciemnieje, a granice nieskończone. Zadzwoń okrytych Panu, nie wiem, czy w ogóle nas puszczą. Przecież możecie mieszkać u nas tak długo, jak trzeba. Tadek teraz na pewno zostanie u wuju w Miechowie, a Kazimierz w Starobielsku. Ja przyniosę samowar. To jest dobre lekarstwo. To pomoże. Dziękuję panu. Pani Anna, proszę na chwilę do mnie. Idź. Idź, ja przypilnuję małej. Послушайте меня. Только поймите меня правильно. Меня очень волнует ваша судьба и судьба вашей сестры. Panie kapitanie, my już o tym rozmawialiśmy. Ja powiedziałam panu, że to jest absolutnie niemożliwe. Да, но обстоятельства изменились. Возможно, вы сказали нет, потому что опасались, что я воспользуюсь случаем, если вы согласитесь. Но я уезжаю на финский фронт. Там все не так, как говорят по радио. У меня предчувствие. Я не вернусь. Proszę tak nie mówić.
Nie, proszę tak nie mówić. Pan nie może tego wiedzieć. Nikt nie może. Может. Бывает так, когда мы знаем то, чего не можем знать. Понятно. Если вы выйдете за меня замуж теперь уже безо всяких последствий между нами, все равно я уезжаю. Даже если я погибну, то вам, как жене офицера Красной Армии, будет легче спасти себя и дочь. Пане капитане, я мам мэнжа. Не видя за пана. Именно это я и пытаюсь вам объяснить. Вы жена польского офицера. Это гибель. Вы не понимаете? Я вам сказала, у меня есть муж. Их уже нет. Что она повяда? Я вам лист от Андрея писал до мне. Он жив и вручи. Анна. Я знаю, я не заслужил вашего доверия, но мы живем с вами под одной крышей, я ничего не хочу для себя. И я говорю вам то, чего не имею права говорить. Жены польских офицеров пойдут первыми. Когда-то я не смог спасти свою семью. Но я хотел бы спасти вас и вашу дочь. Поверьте мне. Прошу вас. Возьми двоих. Есть. Пойдем быстро. Moja córeczka. Это вы, Эльжбета Александровна? Да. Рожденная в 1909 году в Кракове. Жена офицера армии польской Казимежа Игнатьевича. Да. Собирайте вещи. Что случилось? Пожар? Что вы здесь делаете? А вы? Здравия желаю, товарищ капитан. Я здесь живу. А мы приехали арестовать... Кого? Кого вы приехали арестовать? Меня? Никак нет. Вот бумага. Анна Александровна. Рожденная 2 мая 2019 года, жена польского офицера Анже, их дочь Вероника. Здесь такая не живет. Как не живет? Так, не живет. Но с прошлого года здесь живу я один. Значит, опоздали? Думаю, да. Поищите в другом месте. Поищем. Поищем. Почему девочка плачет? Не плачь, ты что, к папе не хочешь? Ну пойдемте, пойдемте, быстрее, пойдемте. Не волнуйтесь, так вы же к мужу едете.
mamusią, nie pisnęłam ani słówka. Wiem, córeńko. Wiem, maleńka. Спасибо. Вам надо уходить. Они скоро вернутся. Naczelna Komenda Armii Niemieckiej komunikuje. Sytuacja koło Narvik nie uległa dotychczas zmianie. Niemieckie samoloty bojowe zaatakowały brytyjskie kolumny marszowe bombami i ogniem karabinów maszynowych i rozproszyły je. Stojący koło Narvik krążownik brytyjski został trafiony bombą... Boże święty. Jesteście. Cieszysz się, babciu, że będziemy u ciebie mieszkać? Cieszę się. Cieszę się. Kochana moja. A lalek, babciu, nie masz? No nie miałam dziewczynki. To jest miś twojego taty. Najgorzej było na granicy. Wszystkie pieniądze na to poszły. Jeszcze musiałam dołożyć ten pierścionek od Andrzeja. A kiedy pisał ostatnio? W marcu. Wszystko pokreślone przez cenzurę. Zresztą pokażę mamie. Nikuś, przynieś moją torbę. A są jakieś wiadomości od ojca? Pozwalają mu pisać Sachsenhausen? Piszę tak, żeby... Cenzura nie mogła się do niczego przyczepić, że jest zdrowy, że dobrze ich karmił, że niedługo wróci. A mama w to nie wierzy? Tak. A ja wierzę w swoje przeczucie. No i co ci mówią? Za dobrze nas ostatnio traktują. Pozwolili na święta, to podejrzane. Nie wolno ci tego powtarzać innym. Ten podporucznik wieszał się wczoraj drugi raz. Ludzie są w złej kondycji, musimy dawać przykład. Jak długo? Anglia i Francja upomną się o nas. Przecież nie zostawią za linią frontu 20 tysięcy oficerów. Armaty, czołgi. To można zbudować na nowo. Ale wyszkolony żołnierz jest nie do zastąpienia. No właśnie, mam nadzieję, że towarzysze na to nie wpadną. Głowa do góry, panie poruczniku. Nie najlepiej ostatnio wyglądasz. A, to tylko nerki i trochę mnie trzęsie. Masz to prezent. Dla ciebie. Jak to, a ty? Ja mam drugi. Matka mnie na wojnę jak do szkoły wyprawiła. To jej pismo, moje nazwisko. Dziękuję ci. Oddam za kilka dni. Nie, nie trzeba, naprawdę, mam drugi. Mamo, pan Wiesław przyniósł dla ciebie paczkę. Dzień dobry, pani profesorowo. Z Niemiec. Za pokwitowanie. Już moment. Tu. Dziękuję. Niech pan poczeka. Nie, 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 nie tym razem, pani profesorowo. Proszę wybaczyć. Przeczytaj. Komendant z Lager Sachsenhausen, komendant obozów Sachsenhausen, z przykrością informuje, że w dniu
4 marca 1940 roku. Starb. Zmarł na skutek od dawna nieleczonej wady serca więzień obozu profesor Jan. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Io vengo per favore di Gesù Cristo. Bravo, chi vi può fare? Dove patrò Et Spiritum Sancti a fodit in emissionem peccatorum per ministro de Ecclesia in delugenza Dimitri Guadet Pazum. Et ego te absorbat peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Proszę, dziękuję ci. Co to za lista? Nazwiska wszystkich, których wywożą. Mam tu wszystkich od pierwszego transportu, od 3 kwietnia. Ludzi łatwo zgubić. A na nich czekają rodziny, armia. Poza tym wiesz, jak mówią, dzienniki nie płoną. Guziki. Zostaną po nas guziki. Ciekawe, dokąd nas wywożą. Może do krajów neutralnych. Gdzie to słyszałeś? Szczepili nas na tyfus, a u Szewietów to oznacza tylko jedno. Jedziemy w długi transport. Wniemanie! Budu się dać следующие фамилии. Polski Andrzej Janowicz, rodzony 1897 года рождения. Czytali ciebie. Wawrzyniak Władysław Ludwikowicz, 1890 года рождения. Рублевский Антон Михайлович, 1891 года рождения. Звикельский Мауриций Грзегожевич, 1883 года рождения. Башковский Петр Павлович, 1910. С вещами на выход! А я застаю. Вижу, не przejmuйся. To nie jest ostatni transport. Przyjdziesz następnym. A ja ci przygotuję dobre miejsce. Adam Tadeusz Franciszkiewicz, 1893 od rodziny. Рожден 1890. Куконский Казимир Стадеуш. Szymkiewicz Zygmunt, major Lekarz. Znaleziono pismo.
Wydział Zdrowia. Zajączkowski Roman. Inżynier dróg i mostów. Znaleziono dowód oficerski. Danda Antoni. Stopnia nie zdołano ustalić. Sekretarz administracyjny w Krakowie. Znaleziono list. Doktor Beche Henry. Kapitan lekarz. Marecki Ferdynand. Znaleziono legitymację szkolną. Telegram. Waszkowski Edmund. Urodzony w 1903 roku w Kaliszu. Prawnik. Dobrowolski Marian. Porucznik pilot. Inżynier konstruktor. Poproszę goniec Krakowski. Mama stacji. Znaleziono książeczkę wojskową. Jakubowicz Stanisław. Porucznik. Brak bliższych danych. Leszczka Władysław. Kartograf. Urodzony 2 marca 1892. Kaczmarek Stanisław. Podporucznik pilot. Znaleziono zezwolenie na broń oraz wizytówkę. Marcin Piotr. Inżynier. Przy szczątkach znaleziono świadectwo szczepienia z Kozielska. Daszkiewicz. Podporucznik. Znaleziono dowód osobisty. Nie ma go. Nie ma. Nie można. Nie można stracić męża i syna Boże. No nie można. Tak. Synku. Tak. Nie ma go tutaj. Ale nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego on się nie ukrył. Dlaczego nie uciekł. Mówiłeś, że to było możliwe. Dlaczego go nie przekonałaś? Przecież mama wie, że próbowałam. Dlaczego mnie tam nie było? Nic by mama nie pomogła. Zresztą Andrzej miał taki sam obowiązek wobec munduru, jak ojciec wobec uniwersytetu. Ale trzeba go było ratować. Mój syn jest potrzebny. Mama myśli, że ja nie wiem, że jest potrzebny. Że ja nie czuję, że Andrzej jest potrzebny. Tak mama myśli, tak? Gdyby czuł się potrzebny, nie wiem. Nie wiem, może... Nie wiem. No może nie zostawiłby ciebie, dziecka, mnie. Ale dlaczego mama mówi tak, jakby jego już nie było? Jego nie ma na tej liście, słyszy, mama, nie ma. Ale na tej przeklętej liście jest nazwisko tego porucznika Jerzego i generała, i dowódcy. I co z tego? Co z tego? Andrzeja nie ma i już. Gdyby miał się uratować on jeden sam, to wiem, że się uratował, bo tak czuję. Czuję, że Andrzej żyje. Mamo, nie może być tak, że jemu tam gdzieś coś się stało, ja tego nie wiem. On jest częścią mnie. A żadna moja część nie umarła. Znaleziono wyblakłą fotografię z datą 4 kwietnia 1900. 40 roku. Garliński Stanisław. Mamo, przyszedł list. Z urzędu od Niemców. Propaganda Abteilung. A czego nie mogą chcieć od ciebie? W sprawie listy katyńskiej. Każą się zgłosić krewnym. Chodźmy. Ich als Stellvertreter unseres Führers Adolf Hitler spreche Ihnen, Frau Generalsgemahlin, unser tiefes Beileid wegen der Tragödie um den Tod Ihres Ehemanns und Generals aus. W imieniu naszego wodza Adolfa Hitlera chciałbym złożyć Pani najszczersze
kondolencje z powodu tej tragedii, jaka dotknęła pani męża generała. Es ist ein in der Geschichte beispielloses Verbrechen, was an polnischen Kriegsgefangenen von den Sowjets in Katyn verübt wurde. To niespotykana w historii zbrodnia, która została popełniona przez Sowietów na polskich jeńcach wojennych w Katyniu. Führer rozkazał ten krzyż virtuti militari znaleziony przy szczątkach generała pani oddać. Danke. Bitte, proszę zapoznać się z treścią tego oświadczenia, a potem je przeczytać. Bardzo szybko rozeszła się wiadomość o znalezieniu. Zwłok polskich oficerów, wśród nich mojego męża. Ja jako żona generała będę się modliła o ukaranie sowieckich zbrodniarzy. Das Gespräch wird aufgezeichnet. Rozmowa będzie nagrana. Ich verstehe, dass hier schon alles geschrieben ist. I panów pytania i moje odpowiedzi. Bitte lesen Sie das vor. Tak, właśnie. Proszę to tylko głośno przeczytać. Proszę, może pani zacząć. Proszę, może pani zacząć. Jetzt liest sie endlich! Pani generałowo, to oświadczenie jest potrzebne zarówno nam, jak i pani. Chyba nie chciałaby pani wysyłać socjalistów z Auschwitz. Proszę ze mną. Die Tochter bleibt hier. Mama! Setz dich! Mama, nie zostawię mnie, du słyszysz? Bitte, poczekaj, proszę. Bitte. Na tylach frontu w rejonie Smoleńska. Las zgrozy pod Katyniem, miejsce straszliwego mordu masowego. Tutaj kasi z Kremla kazali oddziałom egzekucyjnym GPU wymordować w bestelski sposób 12 tysięcy wziętych do niewoli oficerów i podoficerów byłej armii polskiej. Niemiecka komisja lekarska wspólnie z polskim lekarzem Zakładu Medycyny Sądowej doktorem Pragłowskim stwierdza typowo bolszewicki sposób mordowania. Strzał w potylicę. Miejsce wylotu kuli znajduje się na czole albo w górnej części czaszki ofiary. Ksiądz kanonik Jasiński odprawia egzekwię nad otwartymi grobami masowymi. Nad grobami ofiar rozsypuje się symboliczną garść ziemi z generalnego gubernatorstwa. Wszyscy ci polscy oficerowie zostali zamordowani na wiosnę 1940 roku. Wśród ofiar znajdują się liczni generałowie polscy. Tutaj widać, jaki los groził wszystkim narodom europejskim ze strony bolszewickiej zarazy morderczej. Lecz żołnierz niemiecki swoją bohaterską postawą zabezpiecza nasz kontynent. W uzupełnieniu podanych już poprzednio nazwisk zidentyfikowanych szczątków pomordowanych przez bolszewików, mamo, członków Korpusu Oficerskiego Armii Polskiej, mamo, podajemy dalsze nazwiska ofiar. Doniszewski Władysław, porucznik, urodzony 22 czerwca 1895, profesor gimnazjalny. Gawroński Lucjan, kapitan. Druchowicz Olgier, major, inżynier elektryczny. Nienawistna flaga kiślerowska spadła na bruk krakowskiego rynku. Tysiące rąk rozdarło na strzępy symbol niemieckiego panowania nad prastarą stolicą królów polskich.
zobacz, kto przyjechał. Nasza Stasia się znalazła. A jaka elegancka. Stasia. No i przeżyłyśmy. Tak, przeżyłyśmy. Siadaj. Martwiłyśmy się o ciebie. No, ciężko było. Musieliśmy się ukrywać. Mąż siedział w lesie. Był w Armii Ludowej. Możemy Stasie jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Nie trzeba, teraz u mnie zupełnie inaczej. Edek, mój mąż, wiele teraz może. Bo tu zostały rzeczy Stasi w spiżarni, cały kuferek. Ewa, idź przynieś. W schowku. Panie generałowo, chciałam... Pani pamięta. Chciałam oddać. Powiedziałam, że przechowam, to przechowałam. Proszę. A co nam Stasia przywiozła? Te szablataty. Bardzo ci dziękuję. To ja już pójdę. Stasiu, twój kuferek. Nie, nie, nie. To na Czerwony Krzyż trzeba oddać, na biednych. Męża na starostę wyznaczyli do Piotrkowa. No to trzeba jechać. Już myślałem, że postanowiłaś na służbie zostać. No ale co ty, już całą wojnę pani generałowej nie widziałam. Panią, to jesteś ty, pani starościno. Bardzo proszę, pani starościno. Andrzej! Tata! Jakuś. Andrzej! Nika, jak urosła. Pan wybaczy. Bardzo czeka na ojca. Tak, przepraszam, zawiodłem panie. Ale pana twarz... Pani mnie rozpoznaje. Pan jest Jerzy. Porucznik z pułku mojego syna. Tak, no teraz jestem majorem, ale to ja. Ale przecież podali, że pan nie żyje. Widziałam na liście pana nazwisko. Stopień, tak, wszystko. Tak, ale to pomyłka. Jak pani widzi, ja żyję. A gdzie Andrzej? Czy pan wie, co z moim synem? Niestety... Ostatni raz go widziałem w 40 roku, kiedy go przewozili do innego obozu. Aha. No to znaczy... Nic nie wiadomo. Nic nie jest pewne. Tyle jest pomyłek. Pan żyje. Anna się ucieszy. Przyjdzie niedługo. Mam dla państwa trochę konserw.
Myślę, że się przydadzą. Dziękuję. Jerzy. Przecież pan jest na liście katyńskiej. Wiem. Przyjechałem... to dla pani. Dziękuję. Pan żyje. A gdzie jest Andrzej, pan wie? Jego nazwiska nie ma na liście. Ja jestem za niego. Jak to za niego? Rotmistrz miał mój sweter. Z moim nazwiskiem. O Boże. Pani Anno, to nic nie znaczy. Trzeba mieć... nadzieję? Proszę pana, ja od 5 lat żyję nadzieją, więc niech pan mi nie mówi o nadziei, dobrze? Pan tu przyszedł, żeby mi powiedzieć, że mój mąż nie żyje, tak? To mi pan chce powiedzieć, że Andrzej nie żyje. Tak. Powiedział, że Andrzej nie żyje. Pani Greto. Sowieci, NKWD są w budynku. Widziałeś ich? Uspokój się. Wezmą nas, jak to znajdą. Wezmą nas tak czy tak. Chowajcie tu wszystko, natychmiast. Co pan tu robi? Czy pan z jakimś rozkazem? Ja do pana profesora. Byłem umówiony. Panie profesorze, ten pan mówi, że był z panem umówiony. Nie przypominam sobie. Pan ma nakaz, panie majorze? Pan mnie nie pamięta? Jerzy, skąd się tutaj wziąłeś? W tym mundurze. Spóźniłem się do Andersa. Pewno gdyby nie to, już teraz byłbym w Londynie. Panie profesorze, ja tutaj jestem prywatnie. Pan wie, że ja jestem na liście katyńskiej. Ja nie znam listy na pamięć. Wybaczy pan. Rzeczy z moim nazwiskiem należały do mojego dowódcy. Tylko dlatego tutaj przyszedłem. Myślę, że jego rodzina chciałaby je dostać, zanim je spakujecie.
pan natknął się na kopertę z moim nazwiskiem? Nie pamiętam. Ile nazwisk pana byłych studentów mógł pan tutaj znaleźć? Kilkadziesiąt, proszę pana. Rozumiem. To jest adres żony pana rotmistrza. Gdyby pan jednak coś znalazł. Ja wiem, że pan mi nie ufa. Ale to nie o to chodzi, że ja przeżyłem. Że ja jestem w nowej służbie. W nowej Polsce, a wy nie. To nie o to chodzi. Dla was to są tylko dowody, a dla niej to mogą być relikwie. Aha. Постановлением Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников была создана специальная комиссия для установления обстоятельств расстрела немцами военнопленных польских офицеров в Катынском лесу. Каждый труп подвергался тщательной, подробной судебно-медицинской экспертизе. Убийство выстрелом в затылок. Излюбленный метод гестаповских убийц. По состоянию трупов, мозга и одежды можно судить, что расстрелы военнопленных поляков производились не раньше осени 1941 года. С циничной деловитостью совершили немцы это массовое убийство. Входные и выходные отверстия пуль на всех черепах однотипные. Так расстреливали они и военнопленных поляков. Делегации частей 1-го польского корпуса в СССР пришли отдать последний долг своим братьям. После панихиды ксёнз обратился к воинам с проповедью. Пусть же пролитая польская кровь будет залогом возрождения нашей свободной Родины. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, słyszy pan? Pani pozwoli ze mną. To jest kłamstwo. Pani generałowo. Skąd pan mnie zna? Przed wojną otrzymałem od pana generała patent oficerski. Byłem tam wtedy, rok temu. Gdzie? W Katyniu, kiedy Sowieci posłali nas na groby. Co pan tam robił? Stalin potrzebował nas, oficerów pierwszego korpusu, żebyśmy zaświadczyli bezstronność ich badań. I zaświadczyliśmy.
To jest kłamstwo. Pan dobrze wie, że to jest kłamstwo. Mieli naocznych świadków. Panie majorze, Sowieci muszą łgać, żeby ukryć te zbrodnie, ale pan nie musi. Pani generałowa. Panu nie wolno. Widziałem groby tych, z którymi byłem w Kozielsku. Patrzyłem, nie wierząc, że żyje. A powinienem być tam z nimi. Powinien pan, panie majorze, świadczyć prawdę. Tak, równie dobrze mógłbym sobie palnąć w łeb. Salutuje pan mordercom jak zwycięzcom. A co to za różnica, czy to Sowieci, czy Niemcy? Umarłych i tak nikt nie wskrzesi. Musimy to przetrwać. Wybaczyć. Musimy żyć. Jest pan taki sam jak oni. Może myśli pan inaczej, ale robi pan to samo. Jakie to ma znaczenie, że pan myśli inaczej? Wiesz? Panie Krysiu, pani naleje majorowi na mój rachunek. Zmarzłem na służbie? Ty na służbie, a na mieście premiera filmu radzieckiego. Co? Co nie słyszałeś? Tragedia narodowa. W Katyniu zamordowali kilkanaście tysięcy naszych oficerów. O czym ty mówisz? Za zwycięstwo nad tymi zbrodniarzami. Jerzy! O prawdzie historycznej. Pani Krysiu, proszę nalać dla wszystkich. Cały świat nie wiedział, co ma sądzić o tej zbrodni. Chodziły jakieś plotki potworne, że to niby nie wiadomo kto i jak. Jerzy. A jest jasne. Jak na dłoni, że to Niemcy w 41 pomordowali wszystkich strzałem w tył głowy. Odwal się! Chodź, jesteś pijany. Pani Krysiu. Nie płacz. Za ich pamięć sam chcę zapłacić. Chodź tam, chodź tam, pijany jesteś. Słuchaj. Ludzi można uciszyć. Pijany jesteś. Nie wiesz, co gadasz. Właśnie on dlatego gada! Durny. Nie mów mi, że nie wiem, co mówię, bo wszyscy wiecie to samo. Wszyscy. I ty. Stąd. Thank you.
Jak się nazywacie? Poruczyk Kli. Będziecie świadkiem. Zabierajcie go. Szybko. Raz, raz. Raz, raz. Szybko. Raz. Agnieszka, bałem się, że już cię nie zobaczę. Wieści, które przychodziły z powstania, kazały wątpić, że ktokolwiek przeżył. Mnie się udało. Bogu dzięki. Moja siostra mówiła, że ksiądz mnie szukał. Prosiłem, żeby skontaktowała się ze mną, ale nie przyszła. Jej nic nie zmieni. I nigdy już nie wróci do kościoła. Zresztą rozczaruję księdza, ja też nie przyszłam się modlić. Byłem tam. Tam? W 1943. Nad grobami w Katyniu. Ten różaniec przy mnie w mojej obecności został wyjęty z ręki twojego brata. Ksiądz go rozpoznał? Jak? Po tym? Rozpoznano go, miał książeczkę wojskową. Nie chciałam, żeby był taki poważny. To zdjęcie zrobiono, kiedy był promowany na porucznika. Brat nie był zawodowym oficerem. Był inżynierem, konstruktorem. Budował nowy typ sportowego samolotu. Ale taki jest na tym zdjęciu ponury. A chciałam, żeby był radosny, jak na co dzień. Mogę. Nie wiem, szkoda, że nie miałam innej fotografii. Spróbuję zrobić tak, żeby był bardziej uśmiechnięty. Ale proszę pani, to zdjęcie jest naprawdę bardzo piękne. Ja nawet chciałam zapytać, czy mogłabym zrobić sobie kopię. Tak? Mhm. No proszę. Dziękuję. Ale ono nie przyniosło nam szczęścia. No dobrze, będzie gotowe na jutro. Proszę przyjść jutro. Przepraszam. Tadziu? Ciocia! Tadziu! Ciocia Ania! Ciociu, dzień dobry! Boże, dziecko, co ty tu robisz? Tak wyrosłeś, lepiej cię poznałam. O. O rany. A Ela, masz jakieś wiadomości o mamie? No nie, odkąd ją zabrali, to nie. Myślałem, że ciocia coś... Nie, tyle listów wysłałam, żadnej odpowiedzi. Bo o ojcu ciocia wie, w Katyniu. Jest na liście. Wszystko się zgadza, numer, stopień. Do widzenia. No dobrze, no ale gdzie ty się podziewałeś? Cały czas u wujostwa? Tak, tak. Jak mamy z Halinką wywieźli, to zostałem u wujostwa. No tak, nie było gdzie wracać. Tak, później pracowałem w fabryce, a jak tylko skończyłem 17 lat, to w Kieleckie. Ale w Kielcach czy na wsi? Nie, ani w Kielcach, ani na wsi, ciociu.
Dziękuję. Отлично. Товарищ Екатерина, ваш муж будет ревновать, увидя ваши фотографии. Моя мама будет гордиться, увидя меня в мундире. Chodź. No chodź, Tadziu. Panie Władysławie, mój bratanek Tadeusz przyszedł sobie zrobić zdjęcie. Tak jest. Jaki format pan sobie życzy? No, chyba taki jak do kenkarty. Ja przeczytałem w dzienniku, że otwierają Akademię Sztuk Pięknych. I pomyślałem, że jak zaczynać życie na nowo, to na dobre. Świetnie. No, i Akademia, pomyślałem, bo ja lubię rysować. Niech ciocia obejrzy. No, pani Anno, znowu mamy studentów w Polsce. Właśnie, jakich zdolnych. O, proszę ze mną. Bardziej w lewo. Moje lewo, pańskie prawo. Ale w gimnazjum uczniowie nie palą, proszę pana. Przepraszam. Pan był w lesie? Tak. Ale podobno jest amnestia. Widzę, że chodził pan na komplety. Czyli właściwie powinien pan zaliczyć klasę maturalną i przystąpić do matury zaraz, na kursach przyspieszonych. Zgadza się pan? Tak jest, pani dyrektor. No to świetnie. Proszę. Coś jeszcze? Czemu mi się pan tak przygląda? A ja panią już widziałem. A gdzie mnie pan widział? Na zdjęciu, w zakładzie fotograficznym. Była pani z parą młodych ludzi pod samolotem. On był w mundurze pilota. W którym zakładzie? Koło rynku? Tak. Pani dyrektor? Tak. Proszę na chwilę. Do widzenia. Chwileczkę. Tak? Widzę, że mamy tutaj pewien problem. Jaki? Pana ojciec. A co z nim? Co pan tutaj napisał? Coś nie jest jasne? Sowieci go zamordowali w Katyniu w 40 roku. Jeśli mam zdać maturę, to mam kłamać w sprawie ojca, tak? Ja ci mówię tylko, że masz być rozsądny. Ale za taki rozsądek w lesie była kula w łeb. Ale nie jesteś w lesie. A twoimi przeciwnikami nie są już Niemcy. To jest zdrada, pani dyrektor. Mnie, chłopcze, zależy tylko na tym, żebyś zdał maturę. Ten kraj trzeba podnieść z ruiny, a kto to zrobi, jeśli wszyscy dacie się pozabijać? Wprowadzisz korekty do swojego życiorysu, tak? Życiorys pani dyrektor ma się tylko jeden. No i co zrobimy z tym chłopakiem? Stosunek do Katynia jest sprawdzianem lojalności wobec Polski Ludowej. Pan to wie, prawda? Ja go przyjmę. A pan dopilnuje, żeby był rozsądny. Przecież to pan prowadzi maturalną klasę, prawda? A jak będzie wolna Polska? Nie będzie wolnej Polski. Nigdy. I proszę to sobie zapamiętać, dobrze? Nigdy.
Nie znam Krakowa. Gdzie tu uciekać? Uratowałaś mnie. Dlaczego pan to zrobił? Plują mi w twarz, ja mam siedzieć cicho? W dupie, ja mam taki porządek. Przepraszam. Tur. Ewa. Droga wolna. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Ale spotkamy się na pewno. Mówi ci to przeznaczenie. Może tak, skoro tak uważasz. Tak, spotkamy się. Ja nie uważam. Ja po prostu chcę. Ja też. Świat się śmieje. A wiesz, że jeszcze nigdy w życiu nie byłam w kinie? Nie żartuj. Nigdy nie byłaś w kinie, a nie widziałaś ten Disney, Śpiąca Królewna, pamiętasz? No tak, ale to się nie liczy. A ja nigdy nie siedziałem z dziewczyną na dachu. To co, jutro w kinie? O 6? Mhm. Dobrze. Jest pani pewna? Najpierw zaplecimy warkocz. Rolę mi pani ratuje. Bez włosów nic by nie było żadnej postaci, prawda? Wie pani, te Niemki, co za okupacji w teatrze pracowały, to wszystko zabrały. Wszystkie peruki. Nic nie zostawiły. Zrobimy gruby warkocz.
Nie lepiej, żeby opadały na ramiona. Nie chcą mi rosnąć po obozie. W Auschwitz mnie tak urządzili. A szkoda obcinać. A może o tym wie? Niech pan robi swoje. Niech się pani nie martwi. Wróci. Wróci. Wczoraj wrócił maszynista od nas z teatru. A wszyscy już go opłakali. Po co żyć, kiedy tyle zła dookoła? Prawdziwym nieszczęściem byłoby to, gdyby mój brat pozostał po śmierci bez grobu. Reszta? Reszta jest mi obojętna. Uważasz, żem szalona? Ale jak sądzić szaloną? Przed Trybunałem Szaleńca. A pani wie, kto wkłada perukę z czyichś włosów, ten bierze też jego los? Tego nawet wrogowi nie życzę. Niech pan przeliczy. Chce pani zobaczyć? Przepraszam, szuka pani kogoś? Tak, byłam umówiona z księdzem kanonikiem. Księdza nie ma. To ja zaczekam. Ale księdza kanonika zabrali dziś w nocy. W nocy? Dzisiaj? Dopiero dzisiaj. To pani nie wie, że w 43, jak Niemcy odkopali te groby w Katyniu, ksiądz kanonik odprawił tam mszę? Tych z Komisji Czerwonego Krzyża, którzy też tam byli, NKWD aresztował już dawno. Ale ja przywiozłam tablicę nagrobną mojego brata. A to było ustalone z księdzem kanonikiem? Tak. Porucznik Pilot zginął w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Ale ja nie mogę umieścić tej tablicy w kościele. Myślałam, że świątynie to co innego niż państwowe urzędy albo gazety. Ci, którzy zabrali księdza kanonika, powiedzieli, że znają wszystkich wrogów władzy ludowej, zaczynając od samego Pana Boga. Przecież to zrobili Sowieci w 40 roku. O tym wiedzą wszyscy. Ksiądz musi się zgodzić. Ale pomyślała pani o żywych? Pomyślała pani o tym, jak pojawienie się tej tablicy wpłynie na losy księdza kanonika? A tablicę proszę zabrać. Zrobić? Umieścić na naszym grobie, zanim będzie mogła wisieć w kościele. Dawno nie dawałaś znaku życia. A co byś chciała wiedzieć? Do siostry mogłabyś się czasem odezwać. Miałeś mi też brata. Zapomniałaś? Nie. Nie zapomniałam. No to mi pomóż. Boisz się? Przecież wiesz, że nie mogę. Zapisz się do partii, będziesz mogła więcej. Agnieszka, to nie jest tak.
Nastał inny czas. Nikt nas od niego nie uwolni. Ani za naszego życia, ani za życia naszych dzieci. Ty już się zapisałaś. Ciebie nawet to powstanie niczego nie nauczyło. Nie zmienisz tego świata. Możemy się dać wywieźć. Możemy się dać zabić. Albo możemy spróbować budować tyle wolności, ile się da. Albo chociaż tyle polskości, ile się da. Jesteś za mądra, żeby tego nie rozumieć. Ty sobie znalazłaś miejsce w tym swoim nowym świecie. A ja cała jestem w tamtym. Tam, gdzie Piotr. I jeżeli muszę wybierać, to zostaję z nim. Wybierasz martwych i to jest chore. Nie. Wybieram zamordowanych, a nie morderców. Jak długo to potrwa? Robota jakieś 20 minut, a potem nawet nie tyle. Nie rozumiem. Pytała pani, ile to będzie trwało. Róbcie swoje. Co ja słyszę? Co ja słyszę? Rozpowiadacie fałszywe informacje o Katyniu. Nie wiem, co panowie uważają za fałszywe. Dla mnie prawdziwy jest ostatni list mojego brata z Kozielska. Z 6 kwietnia 40 roku. No przecież wiecie, że zrobili to Niemcy. Umieściła pani tablicę na cmentarzu sugerującą fałszywą datę śmierci pani brata. Chce pani oczernić naszych radzieckich towarzyszy? Obchodzi mnie tylko prawda. Prawda jest powszechnie znana. Rosjanie wmawiają wszystkim, że to Niemcy. Niemcy oskarżają Rosjan. Nawet obecny polski rząd nie wyjaśnia tej sprawy. Ręce na stół. Więc jak może pan mówić, że rozpowiadam fałszywe informacje o Katyniu? W takim razie podpiszę pani oświadczenie, że Katyń jest zbrodnią niemiecką. Nie. A z kim pani walczyła w powstaniu? Cudem pani z tego wyszła. A teraz nie chce pani żyć we własnym kraju? To pan jest we własnym kraju. Życie ci obrzydło? Panie majorze, Niemcy próbowali tego ze mną przez 5 lat. A wy tak w 5 minut? My mamy dużo więcej czasu niż Niemcy. Być może. Tylko niech mi pan powie, gdzie ja jestem. Czy w Polsce. Wyprowadzić. Nika? Nika? Nika, otwórz, ojciec wraca. Nie, mamo, znowu ci się zdawało. Otwórz. Słucham?
Mam to dla pani. Tak? Nie oddajemy rodzinom pamiątek z Katynia, zwłaszcza teraz. Ale jak się dowiedziałam, że ten major... Jaki major? Ten major, który prosił, żeby pani to oddać, zastrzelił się. Słucham? Zastrzelił się. To postanowiłam to przynieść. Kozielsk. 7 kwietnia 1940 roku. Od dwóch dni zaczęli nas wywozić. Gdzie i po co? Nie wiadomo. Po rewizji o godzinie 16.55, nasz polski czas 14.55, opuściliśmy mury i druty obozu Kozielsk. Wsadzono nas do wozów więziennych. Takich wagonów w życiu nie widziałem. A mówią, że 50% wagonów osobowych w ZSRR to wozy więzienne. Godzina 8.30 wyjazd ze stacji Kozielsk na zachód. Godzina 9.45 na stacji Jelnia. Ze mną jedzie jeszcze major, pułkownik i kilku kapitanów, razem 12. Miejsca najwyżej dla 7. Z kartek, jakie znaleźliśmy, wiemy, że mamy się wyładowywać za Smoleńskiem, około 10 kilometrów. Zobaczymy. Jedziemy chyba do Smoleńska. Stacja Gniezdowo. Porucznik pilot. Pierwszy pułk lotniczy Dęblin. 10 kwietnia 1940 roku. Minut przed 5 rano, pobudka w więziennych wagonach. Gdzieś mamy jechać samochodami. Co dalej? Przyjazd do Gniezdowa, 402 km od Moskwy. Karetki więzienne i ciężarówka na rzeczy.
niemiecki czyn. Dokumenty generała. Рожденного 2 апреля 1892 года. Согласен? Согласен. Забрать! Следующий! Piąta rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną. Przewieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Pytano mnie o obrączkę, której nie znaleźli. Zabrano pas główny, scyzoryk. Zabrano mi też zegarek, na którym była godzina 8:30. Polski czas 6:30. Co z nami będzie? Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Znam nasze winy. Przekonimy, odpuszczamy naszym winowajcom.